Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Jakubczak, jestem analitykiem sektora Food and Agri w banku BNP Paribas i w dzisiejszym Food and Agro Sonarze opowiem Państwu o rynku cukru globalnie oraz w Polsce. Zaczniemy od dłuższego przeglądu cen cukru kontraktowanego na świecie, tak więc na wykresie widzimy tutaj ceny kontraktowe cukru białego na kontrakcie numer 5 w Londynie, jak i cukru nierafinowanego na kontrakcie 11 w Nowym Jorku. Są to ceny miesięczne od 2010 roku do października 2022. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to dwa piki cenowe. Pierwszy pik w roku 2011, drugi pik w okolicach roku 2017, dokładnie był to sezon 16-17, oraz z moment, gdzie zbliżamy się do następnego piku, czyli obecna sytuacja na rynku w roku 2022, gdzie te ceny są bardzo bliskie poziomów z roku 2016 i 2017. Tak więc we wrześniu 2022 roku średnia cena cukru nierafinowanego wynosi około 400 dolarów za tonę. Było to o 6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a cena cukru białego wynosiła 532 dolary, jest to 5,5% wyższa z kolei niż we wrześniu roku 2021. W ujęciu średnim za pierwsze 9 miesięcy roku 2022 cena cukru nierafinowanego była o 15% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021, a z kolei cukru białego rafinowanego 8%. Tak więc mamy sytuację, gdzie w cenach kontraktowych w ujęciu globalnym ten cukier ewidentnie jest droższy i prawdopodobnie jego cena też będzie rosła w przyszłości. Jednym z głównych czynników, który wpływa na ceny cukru jest produkcja, szczególnie u największych producentów cukru globalnie, którymi są Stany Zjednoczone, Brazylia, Indie czy Unia Europejska. Na poniższym slajdzie widzimy to, jak według szacunków USDA będzie wyglądała sytuacja produkcji cukru w sezonie 22-23, czyli tym sezonie, w którym obecnie jesteśmy. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mamy 8,2 miliona ton cukru wyprodukowane, szacowane, że tyle się go wyprodukuje. Ten forecast w porównaniu do poprzednim to są szacunki z maja bieżącego roku w porównaniu do szacunków z listopada zeszłego roku. Ta szacowana wielkość produkcji jest mniejsza o 2% i jest ona też mniejsza niż produkcja w roku poprzednim, głównie dlatego, że zbiory z hektara cukru, czy to buraków, czy trzciny w Stanach Zjednoczonych zapowiadają się na niższe niż w sezonie 21-22. Jeżeli chodzi o zapasy, to również zapasy cukru w Stanach będą mniejsze w sezonie 22-23, głównie dlatego, że produkcja będzie niższa, jak i niższe będą importy cukru do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Brazylię, szacunki produkcji w Brazylii na sezon 22-23 to 36,4 miliona ton. Tutaj szacunek został podniesiony w maju o 1% przez USDA. Jest to też wyższa produkcja niż w dość średnim sezonie 21-22 dla brazylijskich producentów. Głównym czynnikiem, który wpływa na wzrost produkcji, jest dużo lepsza pogoda w okresie wzrostu trzciny cukrowej. Dlatego też zbiory i jakość tej trzciny cukrowej jest dużo lepsza w sezonie 22-23. Co przekłada się też na tą wysoką produkcję cukru, to niezmienny udział produkcji etanolu.
w wykorzystaniu trzciny cukrowej w Brazylii. Podobnie jak w sezonie 21-22, będziemy mieli 45% trzciny cukrowej przeznaczonej na produkcję cukru, a 55% na produkcję etanolu. Jeżeli chodzi o konsumpcję, to ona raczej się nie zmieni, a zapasy cukru w Brazylii będą niższe głównie dlatego, że obecnie cena globalna jest dość wysoka. Brazylia będzie miała bardzo dobrą produkcję w odniesieniu do sezonu poprzedniego, dlatego znacznie planują oni zwiększyć eksport, aby skapitalizować na wyższych cenach. Przełoży się to oczywiście na niższe zapasy lokalne. Następnym dużym graczem, jednym z kluczowych z tej szóstki są Indie. Indie, drugi największy producent, zależnie od roku, pierwszy największy producent cukru na świecie. Na sezon 22-23 produkcja przewidywana jest na poziomie 35,8 milionów ton. Jest to podniesiony znowu szacunek o 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemniej jest to produkcja mniejsza niż w roku ubiegłym, nieznacznie, jednak jest ona mniejsza. Głównie dlatego, że Indie coraz mocniej inwestują w wykorzystanie trzciny cukrowej do produkcji etanolu. Głównie dlatego, że bardzo negatywnie odbiły się na nich rosnące ceny ropy naftowej i wysokie ceny ropy naftowej i generalnie surowców energetycznych w roku 2022. Dlatego też chcą zwiększyć swoje wykorzystanie trzciny cukrowej do produkcji etanolu. Jeżeli chodzi o importy, to tutaj nie notujemy żadnych zmian. Niemniej eksporty będą dużo niższe. Rząd indyjski dość jasno dał do zrozumienia, że stara się ograniczyć eksport cukru z Indii, szczególnie w tym sezonie, czyli w sezonie 22-23, ponieważ poprzedni sezon, bardzo wysoki poziom eksportu z poprzednich sezonów doprowadziły do sytuacji, gdzie w Indiach ten cukier był dużo droższy, a i do pewnego rodzaju niestabilności społecznych, które były tym wywołane. Dlatego też rząd indyjski planuje ograniczyć eksport cukru około 40%. Co przełoży się na rosnące zapasy cukru? Zapasy są przewidywane na poziomie wyższym o 15% niż w sezonie ubiegłym. Głównie dlatego, że ten eksport zostanie obniżony. Kolejnym ważnym graczem jest Unia Europejska. Unia Europejska, jeden z bardziej charakterystycznych dużych graczy na rynku. Z jednej strony jest to kolektyw wielu krajów, z drugiej strony jest to Unia Europejska produkuje swój cukier głównie ze buraka cukrowego. Praktycznie ponad 99% produkcji cukru w Europie pochodzi właśnie z buraka cukrowego. Jeżeli chodzi o produkcję w Unii Europejskiej na sezon 2023, 22-23 będzie wynosiła ona 16,6 miliona ton cukru. Jest to szacunek niezmieniony od poprzedniej edycji dokumentu USDA. Jednak faktyczna produkcja będzie niższa niż w roku poprzednim z dwóch głównych czynników. Jednym czynnikiem są bardzo wysokie ceny innych produkcji roślinnych, takich jak na przykład zboża, pszenica, żyto czy rzepak, na które, czy kukurydza, na które przestawiają się europejscy rolnicy. Oraz dość trudna sytuacja pogodowa. Europie grozi dość duża susza, która negatywnie przełożyła się w roku 2022 na produkcję właśnie buraka cukrowego. Z racji mniejszej produkcji buraka cukrowego mamy mniejszą produkcję cukru w Europie. Niemniej, pomimo mniejszej produkcji, importy cukru do Unii Europejskiej się zmniejszają, głównie z powodu trendów
prozdrowotnych trendów low sugar czy no sugar, które są coraz popularniejsze w Europie. Dlatego też wielu producentów żywności czy słodyczy próbuje ograniczać wykorzystanie cukru w swoich produktach, dlatego też ten popyt na cukier jest mniejszy. No i oczywiście zapasy też będą niższe z racji niższej produkcji i niższych importów. Ostatnie, przepraszam, kolejnym graczem, o którym warto wspomnieć, są Chiny. Chiny są ciekawym przypadkiem z racji hybrydowej produkcji cukru, ponieważ Chiny produkują zarówno cukier z trzciny cukrowej, jak i z buraka cukrowego. Niemniej burak cukrowy to jest zaledwie od 10 do 15% ich produkcji cukru w skali roku. Niemniej na sezon 22-23 produkcja w Chinach zapowiada się na 10, jest szacowana na 10 milionów ton. To jest o 3% niższy szacunek niż w poprzedniej edycji. W poprzedniej edycji dokumentu USDA. Niemniej produkcja jest wyższa niż planowana na wyższym poziomie niż w roku poprzednim. Głównie z powodu bardzo dobrych warunków pogodowych, które są pozytywne zarówno dla buraka cukrowego, jak i dla trzciny cukrowej oraz instytucjonalizowanemu finansowaniu przetwórstwa buraków cukrowych, do którego dopłaty dla rolników, dla producentów buraka cukrowego są wysokie i mają właśnie zachęcić do zwiększenia tej produkcji. Przewidywane jest, że konsumpcja cukru wzrośnie w Chinach, ale to jest pod założeniem, pod warunkiem, że chińska no COVID policy zostanie w pewien sposób rozluźniona w sezonie obecnym. Jeżeli chodzi o Tajlandię, mamy tutaj dość podobną sytuację, jeżeli chodzi o wolumen produkcji do Chin. W Tajlandii szacuje się, że w obecnym sezonie wyprodukowane zostanie około 10,5 miliona ton cukru. To jest szacunek podniesiony w stosunku do ostatniej edycji dokumentu o 5%. Oraz to jest wyższy poziom produkcji niż w roku ubiegłym. Głównie dlatego, że posiano więcej trzciny cukrowej oraz dzięki pogodzie ta trzcina cukrowa jest dużo lepszej jakości, jest jej zwyczajnie więcej, dlatego też więcej cukru będą w stanie Tajlandczycy wyprodukować. Wykorzystanie trzciny cukrowej do produkcji etanolu ma wzrosnąć w sezonie 22-23 do poziomu 2,8 miliona ton, jednak z racji większej produkcji trzciny generalnie nie powinno to wpłynąć na produkcję cukru. Tak więc obecna sytuacja u dużych graczy na sezon 22-23 mówi nam dużo o tym, jak ta globalna produkcja cukru będzie się kształtowała i mamy tutaj dość dużo dobrych wiadomości. Po pierwsze, przez ostatnie 2-3 sezony mieliśmy sytuację, gdzie produkcja była bardzo podobna do konsumpcji, bądź też była niższa niż konsumpcja, powodując dość pewnego rodzaju zacieśnienie na rynku cukru, które potrzebowało rozluźnienia, aby ceny po prostu nie wyskoczyły poza kontrolę. Dlatego też w sezonie 22-23 przewidujemy produkcję na poziomie 182 milionów ton globalnie, z kolei konsumpcja będzie wynosiła 176 milionów ton. Końcowe zapasy będą wyższe niż w sezonie poprzednim, będzie to 96 milionów ton i po raz pierwszy od roku 2020 będziemy mieli nadwyżkę produkcyjną cukru globalnie. Głównie za tą zwiększoną produkcję w sezonie 22-23 odpowiadają bardzo dobre wzrosty produkcji w Brazylii i w Tajlandii, dając nam właśnie tą wyższą produkcję i 6 milionów ton nadwyżki.
Z kolei konsumpcja raczej zostanie na podobnym poziomie globalnie co w roku poprzednim. Z jednej strony mamy kraje takie jak Brazylia, Indonezja, Tajlandia czy Chiny, gdzie ta konsumpcja przewidywana jest, że będzie większa. Z drugiej strony mamy Unię Europejską, Stany Zjednoczone, które starają się tą konsumpcję cukru mimo wszystko obniżyć, szczególnie taką typowo konsumencką. Dlatego też konsumpcja cukru wzrośnie, ale bardzo nieznacznie, to jest poziom 0,5 do 0,6% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Tak więc wracając jeszcze do końcowych zapasów, ponownie mamy tutaj końcowe zapasy wyższe o 3 miliony ton w porównaniu z rokiem 2021 i 2022. A przy rozluźnieniu stresu na rynku cukru warto wspomnieć o globalnych eksportach, ponieważ jest to szczególnie w obecnym sezonie, czyli sezonie 22-23, jest to dość ważna oś, na którą musimy spojrzeć z racji mocnego ograniczenia eksportu przez Indie. Tak więc globalnie eksporty w ostatnich latach, czyli od odbudowania po bardzo dobrym produkcyjnie, ale bardzo złym cenowo w sezonie 17-18, od sezonu 2021 mamy pewnego rodzaju odbudowanie, gdzie te eksporty stabilizują nam się gdzieś w okolicach 63-64 milionów ton. W sezonie 22-23 przewidujemy, że ten eksport cukru będzie o około milion ton niższy niż w sezonie 21-22. Głównym czynnikiem, który na to wpłynie, będzie ograniczenie eksportu przez Chiny, przepraszam, przez Indie. Indie, drugi największy eksporter cukru na świecie, w sezonie 21-22 wyeksportował około 9 milionów ton cukru, a na sezon 22-23 planują oni obniżyć swoje eksporty do 5 milionów ton. Niemniej widzimy, że nie ma to bezpośredniego przełożenia na wysokość eksportu w sezonie 22-23, ponieważ inni producenci, tacy jak Brazylia czy Chiny, w swojej bardzo dobrej sytuacji produkcyjnej chętnie tego cukru więcej wyeksportują. Dlatego też ograniczenie eksportu przez Indie nie jest aż tak dużym problemem globalnie i raczej nie powinno aż tak negatywnie wpłynąć na globalne ceny cukru. A teraz przechodząc na nasze lokalne podwórko, czyli do Polski, mówiąc o globalnym handlu międzynarodowym cukrem, warto też wspomnieć o tym, jak kształtował się on w Polsce, w jednym z największych producentów buraka cukrowego i cukru w Europie. Tak więc widzimy dość ciekawą trajektorię, kiedy od 2018 roku do 2020 roku eksporty cukru spadały, a importy sukcesywnie rosły bądź były na podobnym poziomie. Od 2020 roku mamy swego rodzaju odwrócenie. Ten eksport nam wzrasta, z kolei import spada i powoduje to, że nasz trade balance obecnie w ostatnich latach rośnie. Polska eksportuje cukier głównie w Europie i dlatego też jest uzależniona głównie od cen europejskich, mniej od cen światowych, które też mają swoje odzwierciedlenie w cenach europejskich, ale jeszcze nie do końca. Jednak eksportujemy też trochę tego cukru do Afryki Północnej, na Bliski Wschód i do krajów basenu Morza Śródziemnego. Niemniej przy sytuacji, kiedy mamy rosnący eksport i spadający import, sugeruje to to, że konsumpcja, sugeruje to dwa czynniki. Albo konsumpcja cukru w Polsce spada, co pokrywałoby się z generalnym europejskim trendem przestawiania się konsumpcji w stronę low sugar, no sugar alternatives, lub ceny są na tyle dobre globalnie, że cukrowniom bardziej opłaca się
swój produkt sprzedawać za granicę. Myślę, że prawda leży tutaj po środku. Niemniej warto zauważyć, że nie do końca te polskie trendy pokrywają się z tym, co dzieje się globalnie, jeżeli chodzi o handel międzynarodowy. A wspominając o cenach i wspominając o połączeniu europejskich cen z cenami globalnymi, tutaj warto wspomnieć o dość ważnej sytuacji, która nastąpiła w roku 2017, czyli o deregulacji rynku cukrowego w Europie, zlikwidowaniu kwot oraz taryf na cukier, limitów produkcyjnych. To był dość ważny krok dla europejskiego cukru, ale był również ważny do tego, jak kształtują się ceny cukru w Europie, ponieważ przed tą zmianą ceny cukru w Europie żyły w pewnego rodzaju próżni. Nie wpływały, sytuacja światowa raczej na nie nie wpływała, a teraz od tego momentu obserwujemy pewnego rodzaju dostrojenie się cen europejskich cukru do cen światowych. Widzimy tutaj porównanie na wykresie po lewej średniej ceny cukru w Europie do kontraktu na cukier rafinowany biały numer 5 z Londynu, czyli globalny benchmark cen cukru białego. Niemniej to jest proces, który cały czas zachodzi. Jeszcze nie jesteśmy tutaj w pełni skorelowani z rynkiem globalnym, co też widać po tym, jak odchylają się poszczególne regiony Europy, jeżeli chodzi o ceny od średniej europejskiej. Jeżeli spojrzymy na Europę Wschodnią i Północną, we wrześniu 2022 średnia cena cukru była o 3% niższa, podobnie było w Europie Zachodniej, też była o 3% niższa od średniej europejskiej. Niemniej mamy kraje basenu Morza Śródziemnego i południowo-wschodniej Europy, w których cena cukru była o 22% wyższa niż średnia europejska. Co pokazuje nam, że jeżeli jako kontynent, jako zbitek państw, Unia Europejska nadal ma swoje różnice, jeżeli chodzi o cenowanie, o kwotowanie tego cukru. I one powinny wypłaszczać się z czasem, ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz przejdźmy na nasze lokalne podwórko ponownie. Tutaj warto wspomnieć o tym, jak wygląda sytuacja wśród jednego z największych producentów cukru w Europie, czyli Polski, i przeanalizować, jak będzie kształtowała się najbliższa kampania cukrownicza, jak będzie się kształtował najbliższy sezon, jeżeli chodzi o cukier. Zaczynając od powierzchni uprawy buraka cukrowego, który jest jedynym źródłem produkcji cukru w Polsce. Od 2017 roku, czyli od momentu deregulacji rynku cukru w Unii Europejskiej, obserwujemy znaczny i dość stabilny wzrost tej powierzchni produkcji. W 2017 roku było to 232 tysiące hektarów, w 2021 było to już 250 tysięcy hektarów. Niemniej w 2022 roku przewidujemy dość znaczący spadek do poziomu sprzed roku 2017, czyli do 225 tysięcy hektarów. Jest to spadek o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. I głównymi czynnikami, które wpływają na ograniczone zasiewy, na ograniczoną powierzchnię zasiewu buraka cukrowego, jest jego duża pracochłonność połączona z tym, że ceny zbóż i ceny alternatyw dla rolnika, które mógłby posadzić, poszły na tyle w górę, że wielu rolnikom po prostu bardziej opłaca się zasiać pszenicę, kukurydzę czy też rzepak, ograniczyć trochę tą pracochłonność produkcji, może stracić trochę czystego zysku na niej, jednak przy wyższych kosztach nawożenia, przy wyższych kosztach pracy bardziej im się to zwyczajnie opłaca. Naturalnym przedłużeniem spadku w powierzchni zasiewu, w powierzchni produkcji jest produkcja. Tak więc w Polsce od 2019 obserwowaliśmy bardzo ładny wzrost produkcji buraka cukrowego.
gdzie prawie dochodziliśmy już do rekordowo wysokich poziomów z roku 2017, więc w 2021 roku wyprodukowaliśmy 15,4 miliona ton buraka cukrowego, zaś w 2022 szacowana produkcja to 13,5 miliona ton, jest to spadek o 12,3%, który bezpośrednio powiązany jest z mniejszą powierzchnią produkcji. Ale również może się przełożyć na to dość skomplikowana sytuacja temperaturowa, pogodowa w Polsce, zagrożenie suszowe, jak również bardzo wysokie koszty produkcji, które u niektórych rolników mogą doprowadzić do produkcji gorszej jakości produktu, gorszej jakości buraka, czy nawet ograniczenia zbioru buraka, zwyczajnie dlatego, że rolnika na to nie stać. I ponownie idziemy tutaj do kroku trzeciego. Mamy mniejszą powierzchnię produkcji, mamy mniejszą produkcję, no to oczywiście też będziemy mieli mniejszą produkcję cukru. Kampania cukrowa 21-22 była naprawdę dobra dla polskich cukrowni. Wyprodukowano 2,3 miliona ton cukru. Jest to na poziomie roku 2000, kampanii 2017-18, która była najlepszą w ostatnich 7 latach. Niemniej w kampanii 22-23 przewiduje się spadek do poziomu 2 milionów ton, czyli do poziomu z kampanii 20-21. Jest to spadek o 13,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to bezpośrednie przedłużenie niższego areału zasiewów i niższej produkcji buraka cukrowego. Po prostu dzięki temu mamy mniejszą produkcję cukru w Polsce. Wracając jeszcze na chwilę do tematu cen, warto tutaj przyjrzeć się, jak układają się ceny cukru w Polsce w kontekście europejskim, w kontekście światowym i zebrać sobie te wszystkie informacje na temat cen cukru i tej otoczki deregulacyjnej z roku 2017 i zobaczyć, jak to się przekłada na sytuację w Polsce. Tak więc widzimy tutaj ceny kontraktu numer 5 na cukier biały, średnią cenę cukru w Polsce oraz średnią cenę cukru w Europie. Tak więc ponownie, od deregulacji w 2017 roku ceny cukru w Polsce zaczęły podążać za trendem europejskim i trendem globalnym kontraktowym. W sezonie 21-22 na świecie oraz w Europie obserwowaliśmy znaczący wzrost cen cukru. W Polsce on również wystąpił, niemniej w roku 2022 on dużo mocniej przyspieszył i osiągnął wyższe maksimum niż analogiczne ceny w Europie czy też globalnie. CAGR, czyli stopa wzrostu miesięczna przez 9 miesięcy do roku 2021, jeżeli chodzi o polskie ceny cukru, to było 1,8%, a z kolei za ten sam okres w roku 2022 ta wartość wynosiła już 2,4%, także mamy 0,6 punktów procentowych wzrostu, jeżeli chodzi o tempo wzrostu cen. We wrześniu 2022 roku średnia cena sprzedaży cukru w worku kilogramowym wynosiła 2,7 zł za kilogram i była o 31% wyższa niż we wrześniu roku ubiegłego. Z kolei, jeżeli chodzi o cukier workowany sprzedawany w hurcie luzem, była to cena na poziomie 2,44 zł za kilogram. I to też była wyższa cena, zaledwie o 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jak potencjalnie może nam się układać sytuacja cenowa w najbliższej przyszłości, czyli do mniej więcej października przyszłego roku? Obecnie sentyment rynkowy jest taki, że po dobrych informacjach płynących z krajów największych producentów i tego, że rzeczywiście ta produkcja globalna będzie wyższa,
w sezonie 22-23 niż w poprzednich sezonach. Uspokoiło to trochę globalne rynki, dlatego też widzimy, że kontrakty terminowe na cukier 5 i cukier 1, i kontrakt 11 w najbliższej przyszłości, czyli do października przyszłego roku, mają spadać. Także ten cukier globalnie będzie taniał. Jakie przełożenie tego będzie na cenę europejską czy cenę w Polsce, to już jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ mamy tutaj do czynienia z cenami w Europie nie będącymi jeszcze aż tak dokładnym przełożeniem sytuacji globalnej, jak również dość dużej oligopolizacji produkcji cukru w Polsce, która może prowadzić do wolniejszej reakcji na cenę i też walczenie z utrzymaniem marży w sytuacji, kiedy mamy wyższą presję inflacyjną. Ważnym czynnikiem, który też będzie wpływał, który wpływa na spadanie cen w najbliższej przyszłości, są spadające ceny ropy naftowej. Historycznie ceny ropy naftowej miały częściowe przełożenie na ceny cukru, głównie dlatego, że wśród największych producentów globalnych jest możliwość wykorzystania, to znaczy ten sam surowiec jest wykorzystywany do produkcji zarówno etanolu, czyli alternatywnego paliwa, miksu paliwowego i cukru. Dlatego też jakiekolwiek zmiany w podaży etanolu miały przełożenie na ceny paliw, a ceny paliw z racji zmiennych cen ropy miały też przełożenie częściowe na ceny cukru. Więc patrząc na obecny trend, tak naprawdę widzimy, że ceny kontraktowe cukru spadają w podobnym, idą w podobnym kierunku co ropa Brent, która od czerwca 2022 roku notowała generalny trend spadkowy. Na globalnym rynku cukru widzimy coś podobnego. Kontrakty terminowe na ropę Brent też przewidują dalsze spadki cen. Więc dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się w następnym Food & Agro Sonarze. Dziękuję.